Cześć, witajcie moi drodzy w trzecim odcinku z maratonu tygodniowego na moim kanale. Dzisiaj razem z Bloomim, do którego polecam wpaść na kanał, przedstawimy wam trzech pro playerów, którzy zakończyli karierę w CSGO. Następny odcinek wlatuje za 24 godziny po wbiciu 1000 łapek w górę, a do wygrania dzisiaj macie Digel Hipnoza, fabrycznie nowy, tak więc trzeba subskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, polubić ten materiał oraz napisać komentarz z godziną, o której go oglądasz. A teraz ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Pierwszym już byłym pro playerem występującym kiedyś w drużynie G2 Esport jest Francuz Edward Smith de Bourdou. Swoją karierę na scenie sportowej CSGO rozpoczął w 2012 roku w drużynie Very Games, a do wcześniej wspomnianego francuskiego giganta dołączył dopiero w lutym 2016 roku. W trakcie swojej jakże bogatej kariery grał w takich drużynach jak Titan, Team LDLC czy MVS. Swoją grę na profesjonalnej scenie zakończył w lutym tego roku. Obecnie Smith jest trenerem owej francuskiej drużyny. Teraz zobaczcie jego najciekawsze akcje. Right now, this is all about the split on long, and RPK going to trade one for one. That can be good enough because Smith's exactly due to the positioning, he can fall back onto the site. He's going to be able to pick up Catwalk, and Shox is there to help him out with long as well. And Smith, what a shot on the Cajun B. Two for him, make that three, could go for four, and he's just barely going to miss the shot. Man, he's not going to be long for this world. Four kills for Smith's. Now showdown, he's ready and waiting, he does have time. If he drops this bomb, there goes Smith. He does rotate quickly and Cajun caught out. Smith goes huge! Damn. That's it, no scope with the AWP. And well, it's looking like an 11-4 as Smith. At least going to go for the war peak there. Body's position is going to be crucial as well. Oh, Smith with two, what is that? Smith, where is he? He's coming in from the back. And that's going to be ruined at the round for Luminosity. That is a brutal double headshot here from the Frenchman. Yeah, why not? Jumping double headshot. Thank you very much, Smith. I'm sure Scream's going to be thanking him because when Scream peaked, it looked like he, with the patience we were talking about all day, finally it gave up a little bit. He peaked prematurely, but this shot, oh my god, that is ridiculous. Kolejną już osobą jest Kanadyjczyk z polskimi korzeniami, a mianowicie Michel Shroud Grzesiek. Jego historia ze sportem rozpoczęła się w 2013 roku, kiedy to reprezentował barwy drużyny Slow Motion, do Cloud9 dołączył dopiero w sierpniu 2014 roku. W trakcie swojej kariery grał jeszcze w takich organizacjach jak Exertus Esport, Manajume i Complexity. W amerykańskiej drużynie spędził 3 lata, a swoją karierę zakończył 15 sierpnia tego roku. Obecnie Shroud został oficjalnym streamerem drużyny z Ameryki Północnej, a teraz zobaczcie kilka jego najlepszych akcji. Dead. I think might be inner peak. You hit him, you hit him a lot. He's low. One out. Behind the E-box, behind the E-box, to the right. Yes! Shroud, behind the E-box, though. E-box in, E-box in. Yes, Shroud! Yes, get the up! B-rush? No. Yes? Yes. Oh what my the? God, that was nuts. What the fuck? One Z and one highway. Okay. What? Dude. Odd shot. He's on Reddit today, boys. I ostatnią już osobą, która niestety zakończyła karierę, jest Jonathan DeVilwolk Lundberg. 26-letni zawodnik swoją karierę z profesjonalnym graniem rozpoczął w 2012 roku w drużynie CAB, występujący kiedyś w drużynach takich jak Fnatic, Luminosity Gaming czy Epsilon Esports. Obecnie Szwed pełni rolę trenera w drużynie Epsilon. Teraz przedstawię wam kilka akcji, które udało mi się znaleźć w jego wykonaniu. Nice.
Dzięki za oglądanie, na razie i cześć.